Słuchaj, no to zacznijmy od języka migowego w ogóle. To znaczy, dzisiejsze spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy. Język, który jest językiem natywnym, pierwszym, rodzimym językiem osoby głuchej, która rodzi się w Polsce. W większości przypadków przynajmniej. No i ten język jest zupełnie inny od języka fonicznego, którego my używamy. Ma inną gramatykę, jest zupełnie inny. Dlatego też na przykład te napisy nie zawsze pomagają, napisy są nie zawsze rozwiązaniem. To taka tylko takie małe wyjaśnienie. No i teraz, jeżeli chodzi o tłumaczenie muzyki, ja nie jestem tutaj fachowczynią największą na świecie, ale cały czas staram się podnosić swoje kompetencje w tym obszarze i mogę oddać w dobre ręce, jeżeli ktoś ma ochotę pozgłębiać temat tłumaczenia muzycznego. To jest fascynujące. Tłumaczenie artystyczne jest naprawdę, jest przefascynującym tematem. To jest jakby osobny gatunek sztuki. Przynajmniej ja go tak widzę, jako osobny gatunek sztuki. Dlatego, że słuchajcie, no nie każdy utwór ma tekst. Natomiast muzykę tłumaczy się niezależnie od tego właśnie, czy ma warstwę tekstową, czy nie, i tłumaczy się ją dosłownie od pierwszego dźwięku. Czyli wprowadza się w nastrój, w rytm, i jeżeli ten tekst występuje, to tekst jest tłumaczony, ale opowiadana jest też ruchem ciała cała historia i nastrój, wszystko co się dzieje jakby w tym utworze. W związku z czym przygotowanie takiego tłumaczenia to jest, wiecie, to jest jak z tłumaczeniem poezji. Że to jest jakby właśnie, czy w ogóle z tłumaczeniem literackim, że to jest osobne dzieło, a do tego jeszcze dochodzi właśnie ten cały ruch sceniczny. Ja jestem zafascynowana, właśnie mówię, uwielbiam patrzeć na tłumaczy, którzy tłumaczą muzykę, bo oni, tam jest trochę tańca, no, to jest coś niesamowitego, to jest naprawdę jakby przepiękna sytuacja, ale wymaga to też niezwykle dużo pracy i przygotowania ze strony tłumaczy, też nie wszyscy tłumacze i tłumaczki się tego podejmują. To jest dość taka, że powiem, wąska specjalizacja.